Siemanko, witam Was i zapraszam na wspólną wycieczkę. Organizm mi się trochę zbuntował i stwierdził, że na żadne poważne wyzwania dzisiaj nie ma chęci i nie będzie współpracował w tym temacie. Tak więc postanowiłem z nim nie dyskutować i nie będzie ani jakiegoś mega dystansu. Nie będzie rekordów przewyższeń. Luźna jazda dzisiaj, taka relaksacyjna, odpoczynkowa. I postanowiłem to wykorzystać do tego, żeby zajrzeć w kilka takich miejsc, które zawsze gdzieś tam omijałem, bo były ważniejsze plany. Przepraszam. Nie szkodzi. I zostawało to Na później. I tak się cały czas to odkładało. Zobaczymy. Sam nie wiem, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że będzie fajnie, ciekawie. Więc jak macie wolną chwilę, to zapraszam na film. Wyskoczyłem na letniaka. Krótki rękawek, krótkie nogawki. No bo 20 stopni dzisiaj ma być niby. Wiatr słabszy niż to ostatnio bywało. Opady dopiero gdzieś na wieczór. Ale na razie tak rzeźko z krótkim rękawem. Ale to nic. Po ostatnich upałach miła odmiana. Tak mnie zjarało przecież na tej trasie 250, że normalnie mi skórę spaliło. Już mi się podoba. O, robi się tu trochę piaszczyście. Gdzie ja tu mam? Chyba tu. Nie mam pojęcia, ile to kilometrów dzisiaj wyjdzie. Przecinam sobie taką rzeczkę. Już drugi raz. I w zasadzie nieważne, ile tych kilometrów będzie. Jak mówiłem, to nie o to dzisiaj chodzi. Dzisiaj chodzi o takie miejsce odkrywane. Jakąś pustynię trafiłem. Prawo czy lewo? Na mapie mam tylko jedną odnogę. Spróbuję w lewo. Pięknie się tam w dole rzeka wije. Tutaj to muszę jakoś bokiem tu próbować obejść, bo ścieżkę mam tam, ale wszystko zawalone. O, jakoś się udało przedostać przez to zawalisko. I bokiem poprowadziłem. Ale pomijając to, to bardzo sympatyczna tu ścieżka. Po lewej mam tą rzeczkę, która się tam pięknie wije. Mega to wygląda. Podoba mi się. Dużo piachu i dużo korzeni na tym odcinku. O, na gravelu to by było. O, spore wyzwanie.
No już mi ciepło. Cały szlak, cały czas szlak czerwony i jakiś niebieski z żółtym. By prowadzi jakim trawersą. Spoko. Podoba mi się. Przycupnę sobie na chwilę. Zjem coś może. Bo śniadanie było już dawno i dopiero jadę dalej. Ależ tu jest klimacik. Pięknie to. I ta rzeczka w dole się wijąca, no. Cudo. Masakrycznej ilości piachu. Jeżdżenie jest praktycznie niemożliwe tutaj. Zakola sztoły. Pięknie to wygląda. Tam się wije. To co wcześniej ten fragmencik wam pokazałem, to też to było. To było pierwsze zakole. Tu jest takie ogromne drugie. No cudo. Nigdy tu nie byłem. Przejeżdżałem przez Bukowno setki razy. No na szosie tu nie bardzo, bo po piachu trzeba głębokim się przedostać, ale jest czat. Dochodzi 12. Coraz więcej takich czarnych chmur burzowych się zbiera. A ja miałem stąd z Bukowna jeszcze przeskoczyć na pustynię błędowską, ale chyba sobie daruję, zamiast tego podjadę tutaj w jedno, może dwa miejsca, które też chciałem sprawdzić. Zeszło mi trochę dłużej niż myślałem, no ale było sporo prowadzenia po piachu. Punkt czerpania wody. Nie, zapuściłem sam środek tej dziczy. O, ja liczyłem, że to podjadę. A to chyba podprowadzę. Nie fajnie. O, to będzie. Twardsza nawierzchnia. Jakaś góra, nie pamiętam jej nazwy. Wrzucę wam najwyżej info w filmie. Muszę wyłączyć te powiadomienia dźwiękowe, bo mnie kurza.
12 nachylenia. Choćbym chciał, to już stąd nie ruszę teraz. Muszę do końca pchać. Zaliczę tą miejscówkę, bo taki był plan. Jeszcze jakaś jaskinia tu podobno jest. Nie wiem, czy ją znajdę. Spróbuję. I będę się chyba kulał powoli do domu. Po południu dotrę i tak. A wolałbym uniknąć burzy w takim otwartym terenie. O, końcówka to prawie, o, 15, 16. Dobrze mówiłem, Diabla Góra, szlak Diablej Góry, niebieski. Buczyna rosnąca na wychodniach wapieni środkowego triasu. Jaskinia w Diablej Górze. Tu jesteś. Tu dochodzisz do szlaku. Spróbujemy. Chciałbym tą jaskinię znaleźć i dopiero wracać. Sympatyczny las, zacieniony. O, fajnie. Delikatnie, delikatnie. Tylko trochę mi oznaczeń brakuje. Tu w górę jest jeden szlak. Muszę rower zostawić na górze. Tam starsi państwo, to raczej bezpieczny. Do jaskini trzeba zejść kawałek. O. Nie mam pojęcia, jaka głęboka, czy tam się człowiek wciśnie i później da radę gdzieś eksplorować, czy nie. Ale zaliczone. Fajnie. A jeden pierdol. Sporo korzeni, kamienie się trafiają. I zobaczcie, jak to stromo. Dla mnie tam było stanowczo za stromo. Ja wiem, że są wśród was tacy, co by to sobie zjechali z zamkniętymi oczami, trzymając kierownicę jedną ręką. Ja taki nie jestem dobry. I to jest właśnie powód, dla którego chcę też kupić sobie sztycę opuszczaną. Żeby na takich zjazdach czuć się po prostu pewnie.
A tu będzie ten gwiaździk, co to wpychałem do góry. Jednak zwolnię, bo tu jest sporo kamorów na tym odcinku. Poza tym z dużą prędkością wpaść w piach to niedobry pomysł, bo przeważnie wtedy koło się przednie gdzieś zawinie i się leży. Fajna miejscówka, powiem wam. Tak jak wspomniałem, no tyle razy przejeżdżałem obok, a zarówno te Zakola Sztoły, jak i ta Diabla Góra i ta jaskinia, zawsze to gdzieś przechodziło koło nosa. Siedemdziesiąty dziewiąty kilometr. Jeszcze kilkanaście zostało do domu. Ja się już z wami tutaj pożegnam. Nie ma sensu tej drogi powrotnej nagrywać. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy film obejrzeli. Mam nadzieję, że się podobało. No ja jestem z dzisiejszej wycieczki bardzo zadowolony. Potrzebowałem takiego luźnego dnia na rowerze, bez jakichś tam wielkich planów, a jak widać, te długo odkładane małe pomysły też są warte realizacji, bo można bardzo przyjemnie się zaskoczyć. Dobra, trzymajcie się zdrowo, kręćcie, jeśli tylko jest okazja. I do zobaczenia, może gdzieś na szlaku, a na pewno gdzieś w kolejnym filmie. Hej!